Drodzy bracia i siostry, Pan Jezus przychodzi dzisiaj do nas z tym Słowem, z tą Ewangelią, aby zrobić nam rachunek sumienia, abyśmy sami zobaczyli, jak to jest ze Słowem Bożym w naszym życiu, do której kategorii należymy, do której kategorii każdy z nas, każda z nas należy. Czy może do tych pierwszych, o których Pan Jezus mówi, że te ziarna padają na drogę i ptaki je wydziobują, a potem wyjaśniając mówi, że przychodzi zły duch i porywa to zasiane w nich słowo. W jakich sytuacjach się to dzieje? Kiedy jesteśmy ową drogą? Na pewno jesteśmy wtedy, przed czym zresztą przestrzega nas święty Paweł, kiedy traktujemy czytane czy głoszone Słowo Boże jako słowo ludzkie. Mądre być może, piękne, ale jednak ludzkie. I to jest sytuacja bardzo wielu ludzi. Często także tych, którzy zajmują się studiami nad Pismem Świętym, nad Biblią, traktują ją jako literaturę starożytną Bliskiego Wschodu. Ja sam takich spotkałem w czasie moich studiów. Wtedy to słowo nie ma mocy. Zabiera je zły duch, odbiera mu moc. Bo to słowo wtedy ma tylko moc, jeśli jest przyjęte z wiarą. Oczywiście także wtedy, kiedy jest odrzucone, zachowuje swoją moc, ale na inny sposób. Nie działa w tym, który je przyjął, a właściwie go nie przyjął, ale jest na zewnątrz jego i staje się słowem, które go osądza, które pokazuje mu wcześniej czy później jego błędy, jego fałszywe wybory. Bo Słowo Boże, jak powiada Bóg przez proroka Izajasza, zawsze jest skuteczne. Zresztą mówi to i apostoł Paweł, że jest jak miecz obosieczny, który przenika głęboko. Albo w ten sposób, że nas przemienia, że nas nawraca, albo w ten sposób, że jest wyrokiem nad nami. To nie dlatego, żeby Pan Bóg nie chciał nas ratować i zbawić, bo cały czas o to mu chodzi, ale człowiek, który to słowo odrzuca albo traktuje je tylko jako słowo ludzkie, właśnie pozbywa się go sam, szatan je zabiera. Potem jest ta kategoria ludzi, którzy są jak skała, mają bardzo płytki grunt. Owszem, być może nawet z radością przyjmują to słowo, ale są niestali. Już ich myśli, ich sytuacje sprawiają, że to słowo, nawet jeśli przez chwilę zapuściło korzenie i zaczęło wzrastać w nich, szybko usycha. Być może jest tak, że kiedy go jeszcze słuchamy, kiedy uczestniczymy we mszy świętej, to jeszcze żyjemy tym słowem, jeszcze ono w nas jest. Być może budzi w nas nawet piękne postanowienia, ale zaledwie opuścimy świątynię, zaledwie wejdziemy w ten świat, który nas otacza, już to słowo znika, już właśnie usycha. Bywa tak czasami, że ktoś przychodzi i mówi mi: piękne było kazanie. A ja wtedy pytam: a o czym było? I okazuje się, że już nie pamięta. I ta trzecia kategoria to słowo, które jest posiane między ciernie. Owszem, w tych ludzi owo Słowo Boże wnika jeszcze głębiej. Ono zaczyna rosnąć. Ale kiedy przychodzą trudności, a każdy przecież doświadcza ich, wtedy
te trudności, cierpienia zagłuszają słowo. Bo nam się wydaje, że to słowo jest za słabe, by pomóc nam, by sprawić, że uniesiemy nasz krzyż, nasze problemy życiowe. Że trzeba sobie inaczej radzić, tak jak nauczyliśmy się w naszych rodzinach, jak nam podpowiada ten świat. No i wtedy właśnie też to słowo zanika, traci swoją moc w nas. W której kategorii jesteśmy? A może jesteśmy w tej ostatniej, żyznej ziemi, którzy nie tylko z radością przyjmują słowo, ale przyjmują je nie jako słowo ludzkie, lecz jako słowo Boże, które działa w nich, działa w nas wierzących i rzeczywiście przynosi owoce. Owszem, pośród trudu, pośród problemów, ale ujawnia się moc Pana Boga. Ciekaw jestem też, co nam zostało z tego, z tej opowieści z pierwszego czytania, w którym Pan Bóg zwraca się przez proroka Natana do Dawida. Dawid, jak słyszeliśmy wczoraj, sprowadził Arkę Przymierza do Jerozolimy z wielką radością i rozpiął nad nią namiot, umieścił ją w namiocie, ale w pewnym momencie, kiedy wrócił do swojego pięknego pałacu, jaki sobie wybudował z drzewa cedrowego, pojawiły się w nim swoiste wyrzuty sumienia. Mówi, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Pana w namiocie. Przecież tak nie może być. I zwierzył się z tego prorokowi. A prorok mówi, uczyń wszystko, co zamierzasz, co zamyślasz w swoim sercu. Prorokowi się to bardzo spodobało, ale Pan Bóg co innego postanowił i tej nocy jeszcze odezwał się do proroka i powiedział mu, idź do Dawida i powiedz mu te słowa, które właśnie słyszeliśmy dzisiaj. Czy ty zbudujesz mi dom? Bracia i siostry, to słowo chce nam powiedzieć, że Pan Bóg od nas niczego nie potrzebuje. On jest miłością, On cały jest dla nas i wszystko, co nam daje, wszystko jest dla nas. Święty Paweł to pięknie też powie w swoich listach. Mówi, czy Paweł, czy Apollos, wszystko jest wasze. Wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga, wszystko jest dla was. Wszystko jest łaską, wszystko jest po to, abyśmy byli szczęśliwi. Pan Bóg nas stworzył, dał nam wszystko po to, abyśmy byli z Nim. Najpierw w tej relacji tu na ziemi, relacji przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa, a potem zawsze w niebie. Wszystko, przykazania, cokolwiek, wszystko jest dla nas. To są Jego dobrodziejstwa. Szatan, i to od samego początku, od grzechu pierworodnego, próbuje przedstawić Pana Boga właśnie w zupełnie innym świetle. Jako kogoś, kto nakazuje albo zakazuje, ogranicza człowieka. Zresztą to się dzieje i w naszym świecie. Przedstawia się Pana Boga i to wszystko, co On dał, Jego sakramenty, Jego Kościół, jako zagrożenie dla wolności, jako problem, jako coś, co nam coś jakby zabierało. A jest dokładnie wręcz przeciwnie. Wszystko jest darem, tak jak w przypadku Dawida. Pan Bóg wylicza te dobrodziejstwa, którymi go obsypał. Mówi, nie, ja nie chcę od Ciebie nic. Ja chcę po prostu, abyś Ty był przy mnie, abyś Ty żył tymi moimi darami, tym, co otrzymałeś Ty i Twój naród. Owszem, wybuduje się świątynię potem też po to, aby pokazać to, kim ja jestem, ale tylko po to, żeby ludzie zobaczyli moją chwałę, żeby tym bardziej do mnie się zbliżyli. W innej księdze dowiemy się też motywacji Pana Boga, dlaczego Dawid nie mógł wybudować świątyni. Przed śmiercią zwierzy się swojemu synowi Salomonowi, powie, że Pan Bóg mi powiedział, to nie jest zapisane gdzie indziej, kiedy to zostało Dawidowi powiedziane, że Pan Bóg mi powiedział, nie ty wybudujesz mi dom, za dużo rozlałeś krwi. Bo Pan Bóg chce, aby to, co
Jego wyraża, co Jego objawia, było właśnie tym, co pokazuje Jego istotę, a On jest miłością, jest pokojem. Dlatego też ta świątynia, która została wybudowana przez Jego syna Salomona, miała być obrazem właśnie z czasów i jako budowniczego mieć króla, który nie prowadził wojen, aby też i ludzie widzieli w niej jako wyraz pokoju, jedności narodu, nie wyraz i twór króla, który owszem, ze względu na Pana Boga, ale stoczył bardzo wiele wojen i rozlał wiele krwi. My też tu przychodzimy, bracia i siostry, do tej świątyni, aby też patrzeć na to wszystko, na nasze życie i na to, co nas otacza, jako na dary Pana Boga dla nas. Abyśmy odkryli, kim Bóg jest, odkrywali ciągle i abyśmy zdążali do Niego, pociągnięci Jego darami, a nie przymuszani czymkolwiek Jego przykazaniami, bo one również są darami po to, aby uchronić nas przed nieszczęściami, przed upadkami, przed niszczeniem sobie i innym życia. Amen.